I see faith through the pain, I see light in the rain. Dreams of brighter days, tell me what you're thinking. I have hope in my spirit. Spotykamy się dzisiaj na czwartej konferencji boskich. Hasło tegorocznej konferencji brzmi Boję się, ale robię. Będziemy Wam dzisiaj mówić, że odwaga, wrażliwość i bycie sobą są najważniejsze. I mam nadzieję, że będzie Was to niosło aż do piątej konferencji boskich, która w 2025 roku. Jestem już drugi raz, to jest moja druga konferencja. Pozytywna energia, którą dziewczyny rozpościerają, naładowała mnie tak bardzo na cały rok. Zbieramy dobrą energię z kobiet, z naszej siły, z tego co robimy. Jesteśmy bardzo różne. To jest olbrzymie doświadczenie i olbrzymia wiedza, taka bardzo ogólna, bardzo pozytywna zresztą. W życiu nie byłam w jednym miejscu, gdzie jest aż tyle kobiet. W dzisiejszych czasach mimo wszystko kładzie się taki nacisk na ten feminizm, że trzeba się wspierać, a to nie jest takie oczywiste i to nie jest takie bezpośrednie. Takie miejsce jest dowodem, że to faktycznie działa i można z tego czerpać jak najwięcej inspiracji. Myślę, że każda inicjatywa, która powoduje, że dziewczyny się spotykają, stają się odważniejsze, bardziej otwarte, i przede wszystkim widzą, że nie są same ze swoimi jakimiś troskami, czy obawami, lękami. To jest ogromny plus i jak najwięcej takich inicjatyw powinno mieć miejsce. Czuć tutaj właśnie to takie wsparcie, ten taki kolektyw, to miłe przyjęcie już chociażby nawet na samym wejściu było czymś, na co zwróciłem uwagę i bardzo mi się to tutaj podobało. Na moim przykładzie myślę, że najtrafniejszym sposobem i najskuteczniejszym na to, jak przezwyciężyć strach, to jest po prostu zaakceptować jego obecność, jego istnienie, oswoić go, no i po prostu działać. Odwrócić działaniem te niepokojące myśli, robić swoje i nawet jeżeli, oczywiście, bo czasami strach towarzyszy temu, czy uda nam się dany cel osiągnąć, nie skupiać się na tym, czy faktycznie uda nam się osiągnąć to, co sobie wymarzyliśmy, tylko skupić się na tej drodze, która jest, na tym, jakich ludzi poznajemy, czego doświadczamy. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. Ja też bardzo dobrze czuję się w środowisku kobiet. Uważam, że my jesteśmy się w stanie najbardziej, najmocniej zmotywować. I po każdej konferencji, pomimo że to już jest czwarta, wychodzę z całkiem innym bagażem wiedzy, natchnienia i napędza mnie co do dalszego działania i realizowania nowych projektów. To, co robi ta społeczność tutaj, to jest coś niesamowitego. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę żyjemy trochę w social mediach, kiedy sami musimy podejmować mnóstwo decyzji w biznesie, w życiu prywatnym, takie spotkania typu mastermind, typu szkolenia są niezwykle istotne, bo wtedy ludzie jakby łapią wiatr w żagle, podnoszą swoje kompetencje i też rozumieją, że nie tylko oni mają problemy, ale też inni mają problemy i dzięki temu mogą razem je rozwiązywać. Z każdą minutą kolejną jestem coraz bardziej pozytywnie naładowana, zaczynam wierzyć w siebie, zaczynam myśleć pozytywnie. Wszystkim polecam uczestnictwo w tej konferencji. Wzajemnie od siebie czerpiemy właśnie pozytywną energię, nowe pomysły. Ja jestem na boskiej konferencji już trzeci raz. Jestem tak zwaną recydywą. Boska konferencja jest to przestrzeń pełna kobiet, które są bardzo różne, ale które mają przestrzeń na wyrażenie tego, kim są, na szukanie kontaktów, na dzielenie się swoimi trudnościami, ale też szukanie inspiracji. Lęk towarzyszy każdemu z nas każdego dnia i tym, co różni osoby, które poddają się lękowi, a tym, które pomimo niego funkcjonują, jest to, że zdobywamy nowe doświadczenia. I jeśli zastanawiałaś się nad tym, żeby tutaj przyjechać, ale tego nie zrobiłaś, to jeszcze nic straconego, bo pewnie za rok czy za dwa lata znowu będziesz miała taką okazję. Zobacz, że wszystkie, które tutaj jesteśmy, prawdopodobnie miałyśmy bardzo podobne emocje, ale pokonałyśmy te trudności i zyskałyśmy nowe doświadczenia. Zastanów się, czy nie chciałabyś zyskać tego w przyszłym roku. Czy warto było zostać w domu? Co się zmieniło w Twoim życiu, że zostałaś i się nie odważyłaś? Nie karcimy się, wyciągamy wnioski i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.